Identyfikator podmiotu. SCP-169. Klasa podmiotu. Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. W związku z rozmiarem, SCP-169 nie może i najprawdopodobniej nigdy nie będzie mógł zostać zamknięty, gdyż nie istnieje na Ziemi wystarczająco duża lub silna struktura, aby zabezpieczyć SCP-169. Lokalizacja SCP-169 nie jest dokładnie znana, lecz obrazowanie satelitarne i analiza ekscentryczności w orbicie Ziemi wskazują na to, że SCP-169 znajduje się w południowej części Oceanu Atlantyckiego, prawdopodobnie jest rozciągnięty wokół dolnego wierzchołka Ameryki Południowej. Szczegóły w dodatku 020. Wszelkie obrazy satelitarne przesunięć masy lądowej na skutek działalności SCP-169 mają zostać usunięte i zniszczone przez przydzielonych agentów. Opis. Przypuszcza się, że SCP-169 jest stawonogiem morskim o ogromnym rozmiarze. Obiekt został ochrzczony mianem Lewiatana przez pokolenia marynarzy i przekazywane ustnie opowieści. Początkowo uznawany za mit, SCP-169 został odkryty przez mobilną formację operacyjną Gamma 6 podczas dochodzenia w związku z paranormalną aktywnością wokół archipelagu. W czasie dochodzenia Gamma 6, dr Gamma 6 0912 odkrył, iż archipelag przesunął się o co najmniej 3 km od swojej oryginalnej lokalizacji. Początkowo doktor zakładał, iż przesunięcie to wynikało z niezwykle szybkiego ruchu kontynentalnego, jednakże misja rekonesansowa przeprowadzona przez okręt USS ujawniła, iż archipelag stanowi ogromnych rozmiarów masa organiczna pokryta skałopodobnymi płytami. Natychmiast powiadomiona została fundacja. Doktor i dr Gamma 6 0421 szacują, iż długość ciała SCP-169 waha się pomiędzy 2000 i 8000 km. Kreatura najprawdopodobniej istnieje od czasów prekambru. Nie odnotowano innych osobników. Kwestia nawyków SCP-169, w tym zdolności reprodukcyjne zakładając, że istnieją, źródeł pożywienia i legowiska, jeżeli istnieją, pozostają nieznane. Badania w związku z SCP-169 oczekują na zatwierdzenie. Archipelag znany jako wyspy. Zgodnie z historią był niezamieszkały, jednakże znalazł się w posiadaniu w roku 1700. Po przekazaniu obszaru Francji obecność została ewakuowana pod pozorem wzrastającego poziomu wody morskiej. Mimo iż archipelag przez kilka stuleci znajdował się ponad poziomem morza, wszelka zmiana głębokości zanurzenia SCP-169 mogła zakończyć się zniknięciem całego archipelagu. SCP-169 przesuwa się powoli, z prędkością mniejszą niż 1 km na tydzień, jednakże wszystko wskazuje na to, iż obiekt wyłącznie dryfuje. Nieznana jest metoda jego napędu. Regularne wstrząsy sejsmiczne oznaczają, iż obiekt oddycha z częstotliwością około 3 miesięcy, wywołując w tych momentach niewielkie przesunięcia terenów na wyspach, co wskazuje na to, że podmiot najprawdopodobniej śpi. Ukrywanie informacji. Okręt USS został natychmiast rozebrany po odkryciu SCP-169 za zgodą rządu Stanów Zjednoczonych. Strefa publiczna nie ma prawa znajdować się na archipelagu stworzonym przez SCP-169 w związku z niezwykłą ilością rezydujących tam zagrożonych wymarciem gatunków ptaków. Jak wspomniano wyżej, należy kontrolować obrazowanie satelitarne, a wiedza o ruchach SCP-169 pozostaje utajniona. Obecnie NASA współpracuje z fundacją w wyżej wymienionym celu, ponadto zezwalając organizacji na korzystanie z satelitów agencji w celach fotograficznych. Dodatek 020. W roku 1990 amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna, czyli agencja naukowa niezwiązana z i nieświadoma istnienia fundacji, wykryła emisję podwodnych dźwięków o ultraniskiej częstotliwości około kilometrów od południowo-zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Pomimo największych wysiłków przydzielonego agenta IA-1522, informacje o dźwięku przeniknęły do strefy publicznej, powodując duże zainteresowanie tematem przez media. Analiza fundacji wykazała, iż źródłem owych dźwięków jest masywny organizm podwodny, najprawdopodobniej będący SCP-169. Wniosek ten powstał na podstawie faktu,
iż głowa może znajdować się w każdym z miejsc ciała SCP-169. Dźwięk potwierdza hipotezę Gamma-6-0421, stanowiącą, jakoby SCP-169 był organizmem ogromnym. Przyszłe próby naukowe i cywilne, mające na celu ustalić źródło dźwięku, mają zostać powstrzymane za wszelką cenę.